W 1980 roku na Islandii doszło do prawdziwej rewolucji. Po raz pierwszy w demokratycznych wyborach głową państwa wybrano kobietę. Kilka miesięcy później w Polsce przyszło na świat dziecię, które dziś chce podążyć śladami Vigdis Finnbogadottir. Na dywanik u złego ojca trafiła Agnieszka Sokołowska, kandydatka na urząd prezydenta Islandii. Kobieta, która dobrze wie, zarówno jak znaleźć się w bibliotece, a jak w wypadku pożaru. Witaj. Dzień dobry. Jak to jest żyć w miejscu, w którym nie ma komarów? Cudownie. Jeśli o to chodzi, absolutnie cudownie. Jest to jeden z powodów, dla których nie zdecydowałam się opuścić tego miejsca. Tak. Aczkolwiek są inne owady, które nas troszeczkę męczą zamiast komarów, ale nie narzekam na brak komarów. No to skoro nie komary, to no co ci tak gryzie, że postanowiłaś ubiegać się o urząd prezydenta Islandii? Systemowy rasizm i ksenofobia tutejsza. I troszeczkę to, że miałam tego dość. No i moje dzieci. Rasizm i dzieci. Bardzo ciekawe połączenie. Możesz to jakoś, nie wiem, troszkę wyjaśnić, jak ta ksenofobia wygląda? No to oczywiście. No ksenofobia wygląda tak, że jest to bardzo mały, zamknięty naród, dla którego, mówię o Islandczykach oczywiście, rodowitych, dla których taka masowa imigracja, jaka w tej chwili, w ciągu ostatnich powiedzmy 8 do 10 lat nastąpiła w Islandii, jest szokiem pewnego rodzaju. Nie wszyscy dobrze się do tego dostosowują i bardzo, bardzo takie do tej pory, jeszcze do 2000 lat, społeczeństwo homogeniczne, małe, bardzo ze sobą połączone ze względu na historię oraz no, lokalizację w świecie. Ciężko troszeczkę jest mi się nadal dostosować, trochę ciężko im jest zrozumieć, na czym polega tak zwane multikulti i jak to wszystko powinno działać. No i a dzieci? Dzieci dlatego, że częścią tego braku zrozumienia, częścią tego takiego w pewien sposób naturalnego oporu Islandczyków, każdy naród przechodzi przez coś takiego, wydaje mi się, jest to, że moje dzieci nie nazywają się tak jak widzisz w Finnbogadottir, tylko się nazywają po polsku. Imiona mają polskie, nazwisko mają polskie. W wielu przypadkach osób z drugiego pokolenia, osób, które już się, bo takie pokolenie już w tej chwili na Islandii jest dorosłe, bardzo często napotykają problemy w życiu, z którymi osoby z nazwiskiem tak zwanym rodowitym nie spotykają się, tylko ze względu na to nazwisko. No jest to problem. Jest to problem, to w jaki sposób jednak nadal większość islandzkiego społeczeństwa rodowitych Islandczyków odnosi się do osób obcego pochodzenia. Muszę spytać, bo nie jestem pewien, czy dobrze usłyszałem, ty powiedziałeś do mnie po islandzku, jak te nazwiska brzmią, bo taki wyraz był, którego nie zrozumiałem. Tak, Finnbogadottir. Wspaniale, bo tak się zastanawiam, czy to na łączach, ale nie, no piękny język, bardzo mi się podoba. O to języka Islandczyków chciałem spytać później i dojdziemy do tego za chwilkę, bo najpierw coś, co, no, co jest dla mnie ważne i dla wszystkich, których pytałem, jak widzą w ogóle kandydaturę Polki na urząd Islandii, czyli na ile w ogóle tak poważnie traktujesz swój start? Ja traktuję go bardzo poważnie, ale tak dwukierunkowo poważnie. To znaczy, z jednej strony nie jest to żart, ponieważ dlatego Islandczycy mają wiele dumy, jeśli chodzi o stanowisko prezydenta. To jest taki urząd, z którego zawsze starają się być dumni. Przed światem, przed sobą, tak troszeczkę inaczej niż parlament swoją drogą, wiadomo, tam psy sobie szczekają, karawana idzie dalej. Natomiast jeśli chodzi o prezydenta, to no, pomimo tego, że
może nie traktują tego urzędu wystarczająco poważnie, w mojej opinii, to mimo wszystko żartów sobie z tego by nie chcieli, żeby robić. Ja też sobie nie robię z tego żartów. Głównie też dlatego, że przyciąga to wiele uwagi i ta uwaga jest koniecznie miła i pozytywna również. Więc trzeba mieć troszeczkę takiego w sobie, trochę kaczką trzeba być, czy też gęsią, takim wodnym stworzeniem, ptakiem, czyli spływać trochę musi po człowieku wiele rzeczy. Więc tak, no traktuję to poważnie. Na ile poważne są moje szanse, to jest inne pytanie. To już jest inna kwestia. Natomiast czy ja traktuję tę kandydaturę i to tak, traktuję ją poważnie, ja już od, no nie powiem, że wielu, ale kilku lat dosyć aktywnie się udzielam na scenie zarówno społecznikowskiej, jak i politycznej na Islandii. W związku z czym moje poglądy polityczne i to, co mnie boli w tym kraju, nie są absolutnie żadną tajemnicą. I tak, traktuję to poważnie. Natomiast co z tego wyjdzie, to się jeszcze okaże. Natomiast, tak jak powiedziałam, traktuję to poważnie z dwóch powodów. To jest jeden powód, a drugi powód to jest taki, że reakcja społeczeństwa islamskiego, no łagodnie mówiąc, nie była przychylna. I I to właśnie jest do to, tego czego zmierzam. chcę. Pozwól, że ci wejdę zdanie, bo Tak, jeden z dobrze. komentarzy, który znalazłem, pozwolę sobie, spróbuję po islandzku, nie czytałem tutaj z Google'a, więc może zabrzmieć jak, nie wiem, jakieś inkantacja czy obelga. Ein Herr Heffur Luglast, bad er erste Mars, ek erste April. Czyli ktoś się pomylił, to nie 1 marca, to 1 marca, a nie kwietnia. To już akurat korzystałem z tłumacza, nie będę oszukiwał, żeby wiedzieć, jak to po polsku brzmi. I faktycznie z takim komentarzem się spotkałem. A to jest bardzo łagodny komentarz. O. To, że ktoś powiedział, to sobie powiedział, że mi się pomyliło i że to nie jest prima aprilis, tylko 1 marca, to jest bardzo łagodny komentarz, dlatego że ilość pomyli i hejtu, który się wylał na mnie pod tym artykułem oraz na Facebooku, jest, no, powiedziałam, zastraszająca, ale się niewielu rzeczy w życiu boję, więc nie zastraszająca, tylko żałosna. Ale to jest powód, dla którego musiałam potraktować to poważnie, bo wiedziałam, że spotkam się z tego rodzaju reakcją. Jest to też no, jeden z dwóch głównych powodów, jeszcze nie główny, dla których w ogóle postanowiłam startować. Po to, żeby to wiadro pomyj wylało się na mnie, bo może następna osoba, która się zdecyduje. Ja jestem pierwszym obcokrajowcem, pierwszą osobą z nazwiskiem, które nie jest islandzkie, pierwszą osobą, która nie jest w stanie swoich korzeni prześledzić do którejkolwiek sagi islandzkiej, i tak dalej, i tak dalej. I sam to wiesz, weź pod uwagę fakt, że artykuł, który się ukazał, kiedy ja się dopisałam na listę kandydatów, bo tak to tutaj działa. Robi się to przez internet trzema kliknięciami. Był artykuł, który nie powstał po rozmowie ze mną. To był artykuł, który powstał dlatego, że na przestrzeni ostatnich kilku lat udzieliłam temu konkretnemu medium wywiadów na zupełnie inne tematy, w jakiś tam sposób powiązane z imigrantami. Ale w żaden sposób nie wiążą te się z kandydaturą na prezydenta Islandii. I sobie tak posklejali to wszystko i wrócili. Nikt tam się ze mną nie kontaktował. W związku z czym ani w tym artykule, ani w moim poście na Facebooku, w którym ogłosiłam, na moim Facebooku, który był wtedy jeszcze zamknięty, przynajmniej ten post był zamknięty, tylko był dla moich znajomych. Że zamierzam ubiegać się o urząd prezydenta. Nie było ani słowa na temat moich głębszych poglądów, ani haseł kampanii, ani kim chcę być, ani jakim prezydentem chciałem być. Jedyne, co było, to tak naprawdę, że nie jestem rodowitą Islandką. I to wystarczyło.
To wystarczyło. Ja sobie przez weekend przeczekałam, bo właśnie chciałam, żeby te komentarze się wszystkie pojawiły, żeby się to wszystko wylało, przelało. Nie ucichło, bo nie ucichło. Za każdym razem, jak wystawiam głowę, to się pojawiają od nowa. I tak, to jest to, z czym tak naprawdę walczę. Od wielu, wielu lat walczę. Jedyne, co zrobiłam, to tak naprawdę skorzystałam ze swojego konstytucyjnego prawa. I nic więcej, to wystarczyło. No, ja się, jak to jest z konstytucją, też w Polsce różnie bywa. Widzisz, że wziąłem telefon, ale chciałem sprawdzić, bo o ile dobrze pamiętam, to do mnie ta informacja dotarła już 1 marca, właśnie o twoim kandydowaniu. I przyznam bez bicia, że chciałem zaprosić cię na 8 marca, na Dzień Kobiet, bo widziałem się, że nigdzie nie ma tam jakichś rozmów. I tak troszkę mnie to zaskoczyło, bo wszystkie były wstecz, gdy kandydowałaś na inne urzędy. Zresztą tu dołożyłem, że nie byłaś pierwszą Polką i to mnie zaskoczyło, bo kiedyś pierwszą Polką była Grażyna Okuniewska. Ona startowała wtedy do parlamentu, ale faktycznie nie startowała, tak jak mówisz, na ten, a nie inny urząd. I no, zaskoczyły mnie te reakcje, bo ja przyznam, że myślałem, iż no jednak nie będzie aż tyle tego hejtu. Ty mówisz, że się spodziewałaś. Wiesz, nie znam Islandii, to dlatego też z tobą rozmawiam, żebyś to tym przedstawiła. Czy ludzie na ulicach teraz, nie wiem, inaczej na ciebie patrzą, bo wiedzą, że to jest tam, no jednak się większość was tam zna? No, różne spojrzenia zyskuję. Tak, muszę powiedzieć, że w moim... Natomiast nikt mnie nie zaczepia na ulicy. Islandczycy nie są narodem ludzi bardzo, no nie wiem jak to powiedzieć, agresywnych w osobistych kontaktach. Wiesz, też to jest kwestia też tego, że no, oni są takimi bohaterami sekcji komentarzy, ci wszyscy ludzie. I tak naprawdę. Piękne, piękne. To może powiedz mi, kiedy w ogóle zaczęłaś aktywnie działać w polityce? Wiemy, że na Islandii działasz, ale czy to może wcześniej już miało miejsce? Nie, wiesz, no polityka sprawiła, że wyjechałam z Islandii. Znaczy nie moja aktywność polityczna, tylko moje poglądy polityczne. Ja dostałam praktycznie małego ataku paniki i zawału w 2000, już piątym, ale właściwie to szóstym roku, jak dwóch braci bliźniaków zostało. Jeden został prezydentem Polski, drugi został premierem. I sobie pomyślałam, że trzeba się ewakuować, zanim ogrodzą wszystko drutem kolczastym i nie będzie można i paszporty zostaną znowu nam zabrane. Więc wyjechałam z Polski wtedy. Nie od razu na Islandię, najpierw to w Wielkiej Brytanii. Ale tak, ja jestem lewicowcem, urodzonym duszą i ciałem od zawsze. I im bardziej na prawo w polityce, tym bardziej ja mam z tym problem. Natomiast na Islandii, ale w Polsce nie byłam aktywna politycznie w żaden sposób. Może dlatego, że byłam za młoda, może dlatego, że skupiałam się na tym, żeby przeżyć jako student na tych swoich chińskich zupkach. Wiesz, no, przebalować, co miało być przebalowane, to z różnych powodów i na studia tak pół na pół poszłam. Jeden po to, żeby poszerzać wiedzę, a drugi, żeby poszerzać horyzonty. Różne horyzonty. W związku z czym nie, wtedy nie byłam aktywna. Poglądami, ale nie byłam żadnego rodzaju aktywistką w Polsce. Jak przyjechałam na Islandię, też tak na początku nie byłam, bo czułam się bardzo skupiona na tym, żeby przeżyć dnia na dzień. Plus nie jest łatwo być takim aktywnym w jakiejkolwiek sferze tak naprawdę, będąc imigrantem bez pełni praw. To jest też kwestia. Masz gdzieś za uchem, że nie podskakuj, bo cię wywalą. O, troszeczkę tak, nie? Przynajmniej nie mówię, że ja tak miałam, natomiast jest to nadal taki rodzaj myślenia, który do tej pory pokutuje wśród imigrantów tutaj na Islandii. Że siedź cicho, trzymaj głowę nisko, nie podskakuj, bądź wdzięczny za to, że cię kopią, bo kopią cię tutaj, a nie na drodze do deportacji albo coś. No nie wiem, w każdym razie takie odrobinę pokutuje tutaj podejście, wydaje mi się, do tej pory, które sprawia, że po prostu od razu nóż się w kieszeni otwiera przysłowiowy. No dobrze, ale ty nie siedziałaś cicho, nie dałaś się kopać. Bądźmy szczerzy,
dość szybko ta ścieżka od tam samorządów lokalnych potoczyła się już o walkę o urząd prezydenta. Czy po prezydenturze Islandii jest szansa na prezydenturę Polski? Nie, absolutnie nie ma. Nie, no widzisz, no to to. No Nie, trudno, już miałem przykro mi, nadzieję, wiesz że. co, ja się do Polski z powrotem nie wybieram. Nie wybieram. Ja mogę sobie narzekać na to, jak jest Islandia, natomiast faktem jest, że narzekam z tego powodu, że to jest trochę tak, jakbyś, wiesz, to, że tutejsze społeczeństwo boryka się z tak wieloma problemami, ma bardzo, bardzo, bardzo łatwe do zdiagnozowania źródła. Bo to jest troszeczkę tak, jakbyś, wiesz, miał głęboko scyfryzowaną Bydgoszcz, której nie dasz rady naprawić. Mówimy o takiej skali. W Polsce mieszka 39 milionów ludzi, tu mieszka niecałe 400 tysięcy. Tak, gdzieś I nawet się. wszyscy, no. Nie, bo chodzi o to, że taka ciekawostka, że w całej historii Islandii nie było tam nawet miliona osób, jeśli by się tak zsumowało po Nie, kolei. w całej historii Islandii nie było tak wielu osób, jak w tej chwili. Nie, ale by, że w sumie, jeśli się pododaje, to w sumie nie przebije to nawet miliona. Tak, podobno No nie. mówię, spotkałem się z tym. A dziwi mnie ta Bydgoszcz. Nie wiem, czy ta Bydgoszcz to tak przypadkowo ją użyłaś, bo. Nie, ta Bydgoszcz jest, dlatego że gdzieś mi tam bareja siedzi z tyłu ze względu na wiek, nie wiem co, więc jest tam. Nie, bo tam teraz kandydujący, ubiegający się o urząd prezydenta miasta, kandydat no, z ramienia partii jeszcze niedawniej nam rządzącej ma ważne, poważne problemy osobiste, bo jego żona walczy w MMA i no teraz się rozchodzą, więc tak się zdziwiłem, czy może to jednak taki celowy zabieg, bo już o tych braciach Kaczyńskich mówiłaś wcześniej, mówiłaś o tym, że po tobie spływa jak po drobiu, a wszyscy wiemy, że nasz polski drób jest pamiętliwy i po nim nic nie spływa, więc tak już szukam tego drugiego dna przez to twoje polityczne Nie, zacięcie. dno jest dużo dalej, dużo głębiej tam. Nie wiem, czy pamiętasz, że pan jedna z postaci z filmów Barei będzie do Bydgoszczy jeździć, żeby zakupy robić, a nie w pewnym sklepie. No. To aż tak daleko sięga, dużo dalej niż jakieś tam te chocki, klocki, które się teraz, wiesz, ja się ani MMA, ani polską lokalną polityką aż tak nie interesuje, żeby ją cytować. Aczkolwiek dużo, dużo Barei nadal jest w Ja już polityce, sobie one rzeczy się nie zapisałem, że zmieniają. sięga dalej niż PiS. Mi wystarczy ten skrót myślowy, to tak sobie to zostawimy. Ale to może jak to tak niektórzy zaczęli, bo tę rozmowę chciałbym teraz się dlatego dowiedzieć, czym zajmujesz się na co dzień? Na co dzień to ja się zajmuję bardzo różnymi rzeczami, ale w tej chwili zawodowo, rozumiem, pytasz. Ogólnie pytam, bo to jest twoje życie, jesteś kandydatką na prezydenta. To ludzie chcą wiedzieć wszystko. I gdzie pracujesz, i gdzie śmieci wynosisz. Po prostu. Śmieci wynoszę do śmietnika i Super, to już segreguję. odhaczone. Tak. Czyli ty też segregujesz, nie tylko Islandczycy. No to wiesz, to tak nieładnie. No, wszystko tak, troszeczkę nieładnie, ale to na tym poziomie wszyscy tutaj jesteśmy zgodni i segregujemy tak samo. Okej. Więc Okay. tutaj się tak. Czyli Jestem tę segreguję w segregację ramach akceptujemy. segregacji. Dobrze, okej. Ponad podziałami. Tak, ja się zajmuję w tej chwili od całkiem niedawna, bo dopiero od początku lutego zajmuję się. Jestem inspektorem przeciwpożarowym na Straży Pożarnej. Także to jest to, co robię w tej chwili. A poza tym, no tak wiesz, mam trójkę dzieci, dwa koty, jednego prawie małżonka. Więc tak życie sobie po prostu, taka rutyna, nie? Odebrać przedszkola, zrobić jeść, sprawdzić pracę domową, nakarmić, umyć, napoić, wysłać do łóżka. Co ci będę tłumaczyć? Dobrze, teraz tak zamknęłaś tą strażą, a jednak no, zajmowałaś się też pracą wyuczoną, zawodem wyuczonym na Islandii, No z tego tak, co ja to się pamiętam. wieloma rzeczami zajmowałam, bo ja jestem taką osobą, która nie zagrzewa długo w jednym miejscu. Tak. Dobrze, ale zawód wyuczony, teoretycznie Biblioteka. bibliotekarka, więc skąd w ogóle pomysł, żeby się na Islandię udać? Bib Co? to się nazywa bibliotekoznawca. I Tak, tak, i ale tam jeszcze bibliotekarka. informacja naukowa, ja wiem, no ale tak chciałem, dobrze, Tak, 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 tak. więc pełnymi nazwami może mówisz, chodzi mi o to, że jesteś idealną osobą do biblioteki, więc skąd pomysł, żeby się udać na Islandię, bo jednak no, zupełnie inny język, no nie wiem, nie było atrakcyjnych bibliotek w Polsce, skoro tam znalazłaś pracę w zawodzie? Wiesz co, ja się jako różne rzeczy identyfikowałam w życiu, ale nigdy jako bibliotekarz.
To jesteś znaczy. podejrzanego, bo jak twój kolega był, to też miał problem, żeby odgadnąć, czym jest BDKR. Ja już miałem to pytanie tu przygotowane, ale mówię, no to kurczę, co jest z tym kierunkiem nie tak? Wiesz co, to jest tak, że nie wiem, czy pamiętasz, ale wcześniej w ciągu naszej rozmowy powiedziałam, na studia się poszłam w różnych celach. I to bibliotekoznawstwo było takie nie do końca. Wiesz, jak to jest? Lubiłam czytać książki, o, i nadal lubię, i czytam dużo. Natomiast to sobie pomyślałam, czemu nie? Może być bibliotekoznawstwo. Natomiast niekoniecznie moim celem życiowym, kiedykolwiek była praca w bibliotece, to jest nie do końca pasuje do mojej osobowości. Natomiast tak, no faktem jest oczywiście, że jak przyjechałam na Islandię, to już było 17 lat temu, no to nie było opcji, żebym pracowała w bibliotece, bo to jednak trzeba mieć język na jakimkolwiek stopniu opanowany, No a jak ja tutaj raczej. przyjechałam, to mi się wydawało, że wszyscy mówią jeden bardzo długi wyraz jakimś dziwnym, tak, kosmicznym języku, więc trochę to jednak zajmuje, żeby zrozumieć, co się do człowieka mówi. Jeszcze dłużej zajmuje, żeby zacząć samemu się komunikować, więc nawet mi nie przyszło wtedy do głowy. Natomiast no, z czasem, tam minęło tych bodajże 6 czy 7 lat, jeśli nie więcej, robiłam inne rzeczy. W międzyczasie, jak każdy, zaczęłam w obsłudze klienta, tak zwanej, w kawiarni pracowałam. Potem mieliśmy z moim partnerem taki pomysł, żeby otworzyć swoją własną kawiarnię, i co zrobiliśmy? Przez 3 lata ją prowadziliśmy. Potem już jakoś tak, nie wiem, ten język przyszedł. Jak byłam na spacerze jednego dnia tutaj u mnie w tym moim miasteczku, w którym mieszkam, to sobie przeszłam koło bibliotekę, weszłam do środka, spytałam, czy nie potrzebują kogoś po polsku mówiącego, i powiedzieli, jasne, no i chodź. No i zaczęłam. Przyjemnie złożyło, że miałam akurat licencję bibliotekoznawstwa. I tak sobie popracowałam w tej bibliotece, potem w drugiej bibliotece w stolicy, a potem przeszłam. Potem ci przeszło, pięknie ucięłaś, ale tak pytam właśnie o tę Islandię, więc dlaczego ją wybrałaś? To może skoro już o książkach powiedziałaś, no to tak, profesor Otto Lidenbrock rozpoczął swą podróż do wnętrza Ziemi na Islandii. On wchodził wtedy do wulkanu Snæfell, no bo ile dobrze pamiętam. Czy to jest dobre Snæfell. miejsce? No, widzisz, ja tak już Nie, no wierzę ci na przepraszam. słowo, wierzę ci na słowo. Ja czytałem książkę tyle lat temu, że może tak być. Ale czy ta Islandia to jest takie dobre miejsce, by spojrzeć także w głąb siebie? No szukam tego powodu, dlaczego tam, skoro już byłaś w Wielkiej Brytanii, wszyscy tam byli, a ty jeszcze dalej. A ja jeszcze dalej, ja wcale nie do Islandii, a za kimś. Tutaj A, dwoim. A, no właśnie, wiesz. Z podejrzane, no innych to. powodów ludzie tutaj przyjeżdżają, a nie przyjechałam tutaj, dlatego że tak bardzo kochałam Islandię, tylko kochałam mężczyznę i przyjechałam za nim. On tu przyjechał pierwszy, do roku wcześniej. Dobrze, możesz to rozwinąć, czy to raczej zbyt prywatny temat? Nie, no po prostu najzwyczajniej w świecie. W 2006 roku, czyli rok przed tym, jak ja przyjechałam, wtedy jeszcze Polacy musieli mieć pozwolenie na pracę, pozwolenie na pobyt i tak dalej, i tak dalej. Nie do końca to jeszcze było takie otwarte, w związku z czym, a już niedobór pracowników było. Bo cała ta fala imigracji, która już od tych kilkunastu lat następuje na Islandii, to nie jest wywołana tym, że wszyscy tak strasznie się zakochali z jakiegoś powodu w Islandii, postanowili szturmem ruszyć na Islandię z różnych zakątków świata, tylko najzwyczajniej w świecie jest ogromny do tej pory nawet niedobór rąk do pracy. Islandia zaczęła wtedy, w 2006 roku, używać różnych agencji pracy międzynarodowych, żeby ściągnąć ludzi do siebie, i mój ówczesny przyjaciel, powiedzmy, a obecny partner życiowy, został w ten sposób ściągnięty do pracy. I jak się okazało, że już może jednak będzie zostawał, bo to często tak jest, że ktoś tu przyjeżdża na sezon, na miesiąc, dwa tymczasowo, a potem decyduje się zostać troszeczkę dłużej. Ja w tym czasie właśnie byłam w Londynie, który też mi nie do końca podszedł.
No i tak potem się zdecydowaliśmy, że no to przyjedź tutaj, no to przyjadę tam, no to przyjechałam, no i jestem. Wspaniale, tylko dopytam, bo wtedy był przyjacielem, nadal jest, mam nadzieję, twoim przyjacielem. To nie jest tak, że z wrogo. Wiesz co, jak się człowiek zna dłużej niż się nie zna i jest razem tyle lat, co my jesteśmy, to inaczej się nie da, bo wiesz, albo się przyjaźni, się znasz jak łyse konia, albo się dawno nie rozmawiacie ze sobą. Tak przynajmniej moje doświadczenie mi mówi, a my mamy razem trójkę dzieci i hipotekę, więc tak, nadal jesteśmy przyjaciółmi. Wspaniały zestaw, trójka dzieci, hipoteka. No nie, nic bardziej cię już nie zwiąże z nikim, to wiadomo, No nie, wspólny ale grób już tylko. wspólny grób. Pięknie, to może jednak wróćmy, bo teraz była przyjaźń, była ta miłość. Czy ty w ogóle kochasz tę Islandię? Bo z pewnością akurat to jest pytanie, które sobie zadają też Islandczycy. Tak. Kocham Islandię, muszę powiedzieć, że tak, natomiast jest to trudna miłość. To nie jest zakochanie. Ja nie jestem zakochana w Islandii, ja kocham Islandię. To są dwie różne rzeczy. Nie mam klapek na oczach. Natomiast faktem jest, że jak wyjeżdżam z Islandii i jestem jakiś czas dłużej, to już jak potem sobie myślę, że ja już chcę wracać do domu. To nie mam na myśli mojego rodzinnej miejscowości w Polsce, tylko Islandię. Tak, kocham Islandię i ta miłość moja do Islandii, miłość do ludzi, miłość do miejsca, miłość do tego, do potencjału, jaki ten kraj ma tak naprawdę, jaki ludzie tutaj mają, sprawia, że robię to, co robię, bo jestem sfrustrowana, chciałabym, żeby to wszystko było lepsze dla wszystkich. I tak łatwo jest tutaj powiedzieć, dlaczego nie jest. Tak łatwo, zwłaszcza jak się tu przyleci i widzi się to troszeczkę z boku, bo to, co Islandczycy uznają za swoją siłę, i na pewno jest ich siłą również te powiązania, to, że wszyscy są tak blisko, są związani, że każdy w jakiś sposób, jeśli nie jest spokrewniony ze sobą, to zna z dzieciństwa, z tak zwanej ławy szkolnej, czy z jakiegokolwiek etapu życia znają się. I rzeczywiście to jest prawda. Tutaj te powiązania rodzinno, nie wiem, jak to nazwać, przyjacielskie są bardzo silne i bardzo żywe. Ciężko jest spotkać na ulicy rodowitemu Islandczykowi kogoś w ręki, kogo by nikt wcześniej nie spotkał, bądź nie był z nim jakoś powiązany. Jest to ich siła. Sprawia, że jednoczy ich to, dużo bardziej czują solidarność ze sobą, ale jest to też słabość. Jest to też słabość, bo dużo ciężej jest im zachować obiektywizm w trudnych sytuacjach. Dlatego tak bardzo skorumpowane jest to społeczeństwo, dlatego nepotyzm jest tutaj po prostu rakiem jątrzącym to społeczeństwo, dlatego tak wiele rzeczy nie działa tak, jak powinno działać, ze względu na to, że niewłaściwe osoby są na niewłaściwym miejscu z niewłaściwych powodów. Jest to tak strasznie widoczne, a nikt nic z tym nie robi, ze względu na to, że dziadek będzie przy świątecznym obiedzie zdenerwowany, bo jakiś tam kuzyn powiedział coś tam, bo no, są to takie sytuacje, które z punktu widzenia osoby przyjezdnej, która tych powiązań nie ma, są bardzo frustrujące, bardzo, bardzo kłują po oczach i jest to też takie zamiatane pod dywan i nie mówi się o tym. Ja o tym mówię, popularności mi to nie zdobywa, ale tak jak powiedziałam, ktoś o tym musi zacząć mówić, ktoś, komu jest troszeczkę obojętne, bardziej niż rodowitym Estończykom, o kim bardziej spływa. I tak, to tutaj się odnajduję w tej roli aktualnie i od kilku lat. Mówisz mocne słowa, korupcja, nepotyzm, punktujesz. Czy Islandczycy też to widzą, czy raczej to starają się tak udawać, że nie widzą? Bo wiesz, bo to jest jednak na tyle poważny problem, czy tak jak sama powiedziałaś, choroba tocząca społeczeństwo, że no chyba sami mieszkańcy Islandii rodowici też powinni chcieć coś w tym rozmienić, zrobić z tym. No, a widzisz, znowu o dwóch różnych rzeczach mówisz. Widzieć coś, być czegoś świadomym, a
robić coś z tym, to są dwie zupełnie inne rzeczy. Tak, tak, ale można, część z nich może tego nie widzieć, dlatego podkreśliłem widzieć i chcieć zmienić, no bo są ludzie, którzy tego po prostu nie widzą, bo mogą mieć te klapki wszyscy, na oczach. Wszyscy to widzą, to nie jest żadna nowość dla nikogo, wszyscy są tego świadomi, natomiast bardzo duża część społeczeństwa przymyka na to oczy właśnie dlatego, że to nie jest społeczeństwo asertywne, to nie jest społeczeństwo konfliktowe, to nie jest społeczeństwo, które będzie jeździć do Bydgoszczy. To jest społeczeństwo, które tak da sobie zrobić zdjęcie i przykleić na ścianę i nie będzie robić więcej. No, nie, no tak jest, tak jest. Tak jest. Nie ma... To zdjęcie to tak wręcz staropolsko, że z rodziną się na zdjęciu najlepiej wychodzi. Rozumiem, że do tego zaraz pijesz. Nie. Ja nadal do tej samej sceny, z Barei. Może za głęboko poszłam. Nie, chodzi o to po prostu, że tak jak powiedziałam, bohaterowie sekcji komentarzy i dalej to nie sięga. To znaczy, że ludzie są świadomi tego, co nie działa dobrze w kraju. Jest wielu polityków tutaj, no wielu na skalę islamską, którzy od jakiegoś czasu już o tym mówią i wiadomo jest, co się dzieje, wiadomo jest, co jest nie tak. Natomiast ja to tak zawsze mówię troszeczkę brzydko, że Irlandczycy nie rozpoznaliby rewolucji, jakby ich w tyłek ukryła. I niestety nie bardzo wiedzą, jak się do tego zabrać. Nie bardzo wiedzą, jak sobie poradzić z tym. Taka jest moja opinia. Ale to wynika też z tego, że właśnie nie chcą nikomu zrobić krzywdy. Ten skorumpowany polityk, ten skorumpowany urzędnik, ten skorumpowany ktokolwiek, kto podjął decyzję o zatrudnieniu niewłaściwej osoby na niewłaściwe miejsce, zrobił to również z takich pobudek niekoniecznie związanych. Korupcja jest dużo mniejsza niż nepotyzm. Pobudki kierujące ludźmi podejmowaniu tych nie do końca społecznie pozytywnych decyzji nie są finansowe, a przynajmniej nie są bezpośrednio finansowe. To są pobudki związane z tym właśnie, że ta osoba jest w jakiś sposób albo rodzinnie z nimi powiązana, albo z ich partnerem i tam firma, która wygrała przetarg w momencie, kiedy nie powinna go była wygrać, jest jedynym źródłem dochodu kuzynki, żony, coś tam, nie będziemy robić, nie będziemy mieszać, nie będziemy wkładać kija w mrowisko, trzymajmy to w ten sposób. I to sprawia, że może to nie została zatrudniona na to miejsce najgorsza osoba, jaka mogła być, ale na pewno nie została zatrudniona najlepsza, a potem ryba psuje się od głowy, wszystko się tak troszeczkę sypie i to jest niestety wszędzie w ten sposób. I to jest trudne do przełknięcia dla Islandczyków, trochę trudne do przełknięcia, że w takim razie może ta osoba powinna się zająć czymś innym w życiu niż akurat prowadzeniem tej firmy, jeśli sukces firmy zależy tylko od tego, czy nieuczciwie wygra przetarg. Ale to nie jest coś, co jest przyjemne, ta świadomość nie jest przyjemna i ludzie sobie nie mówią tego, bo nie chcą sobie nawzajem zrobić przykrości, że tak wyrażam, już tak najprościej mówiąc, to jest dużo bardziej skomplikowane. No i oczywiście wiadomo jest to, że te osoby, które rządzą krajem, który wbrew pozorom jest bardzo podzielony i jest ten 1% najbogatszych i reszta troszeczkę żyje od pierwszego do pierwszego. Są bezwzględne osoby. To nie jest raj. To są bezwzględne osoby. Są osoby, które zupełnie świadomie korzystają z tego. I wydaje mi się, że najzwyczajniej w świecie brakuje tutaj osób, które będą wystarczająco głośno o tym mówić. Bo nawet te, które o tym mówią, nadal mają jakąś taką blokadę w sobie. Nadal mają blokadę w sobie. Nie chcą nigdy nikogo obrazić. Nie chcą nigdy nic. Czasami jest tak, że coś mówią, potem się z tego wycofują. Właśnie dlatego, że ktoś im powie, że no, zazwyczaj jest jak te komentarze na mediach społecznościowych,
Powiem im, że tak nie można, bo to jest przykre. Ja tak troszkę upraszczam w tej chwili, ale Nie, no tak to, jasne, tak to jasne, ale wygląda. mówisz, nie mówisz o tym nepotyzmie i korupcji, to niezależnie od pobudek wiadomo, że należy je piętnować. Stąd moje pytanie, bo tak jeszcze kilka dni temu, jak sprawdzałem listę kandydatów, którzy zadeklarowali udział w wyścigu prezydenckim, to było 8 osób, w tym ty. Czy oprócz ciebie ktoś ma na sztandarach walkę właśnie z tymi patologiami? Nie. No bo wiesz, bo To to znaczy, wiesz co? ciekawe. Teraz już ta lista kandydatów to ma kilkanaście osób. Kto z nich zostanie tak naprawdę kandydatem właściwym, bo to wiesz, jedna rzecz to jest Deklarować. zadeklarować się, a inna rzecz to jest zebrać listę wystarczającą ilość podpisów, żeby rzeczywiście być na kartach do głosowania, żeby móc faktycznie kandydować, tak się posunąć, powiedzmy, do dalszej fazy. To jest inna rzecz. Natomiast, okej, to jest kolejna rzecz. Tutaj nas, akurat z urzędem prezydenta. To jest troszeczkę maskotka. Ja, tak, prezydent to jest maskotka. To znaczy, pomimo tego, że konstytucja islandzka, tak jak w wielu innych demokratycznych republikach, mówi, że prezydent jest częścią władzy wykonawczej w kraju, to na Islandii jego w jakiś sposób w ciągu ostatnich 40 lat to stała się bardziej takim symbolem. Urząd prezydencki stał się symbolem. Ten prezydent ma być ponad podziałami, prezydent ma reprezentować wszystkich, prezydent ma być neutralny politycznie, prezydent się nie za bardzo udziela, prezydent rzadko, jeśli w ogóle, korzysta z jakichkolwiek narzędzi ustawowych i prawnych, które mu przysługują, żeby w jakikolwiek sposób interweniować w sytuacjach politycznych, i troszeczkę to sprawia, że parlament i rząd mogą robić, co chcą. Rozumiem, że ty z tych narzędzi będziesz chciała korzystać. Och, zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie. Także ja nie jestem kandydatem na prezydenta, maskotka. Natomiast większość kandydatów jest. Nadal. Dlatego, że w społeczeństwie islandzkim pokutuje właśnie takie spojrzenie, że to jest konkurs popularności, to jest. Najlepiej by było, jakby właśnie prezydent był takim uroczym misiem, którego wszyscy mogą przytulić, i on może każdego przytulić, i żeby się za bardzo nie wypowiadał, żeby no, wszyscy mogli być. A wiesz, jak jest coś do wszystkiego, to do niczego. Tak powiem. To prawda, w trakcie naszej rozmowy tak kilka minut temu powiedziałaś o tym, że ci Islandczycy wszyscy się znają, tak jakby dbali o siebie i na jednocześnie jakoś tak na zewnątrz kojarzy nam się, że oni są tacy bardzo odrębni. No, wystarczy powiedzieć, że przecież nawet ich konie mają dodatkowe rodzaje chodu, więc to już jest pewna odrębność. Czy ta ich odrębność taka jest faktycznie wyczuwalna na co dzień, nie tylko w tym przedwyborczym okresie, kiedy wszyscy dowiedzą teraz, że zamierzasz coś u nich zmienić? Czy tak na co dzień, jako Polka na Islandii. Spotykasz się z tą odmiennością? Jest ona odczuwalna? Tak, no jest. Jest odczuwalna. To znaczy, wiesz co, to jest wszystko kwestia tego, że jak człowiek tu przyjeżdża, to jest jak troszeczkę jakby na inną planetę przyjechał. I to nie tylko ze względu na język, ale też na krajobraz, pogodę, różnice kulturowe. Wszystkiego się człowiek trochę uczy. Uczysz się tego społeczeństwa, uczysz się tego miejsca. I to jest naturalne. Zawsze tak jest. Jak jesteś imigrantem, to jest naturalna część procesu integracji. Ze względu na to, jak tutejsza integracja wygląda, ja mam troszeczkę alergię na to słowo, ale tak. To jest naturalna część integracji, że uczysz się miejsca, w którym jesteś, a miejsce to są, w moim przypadku, tak jak ja to odczuwam, miejsce to są ludzie. Wszystko inne jest kwestią przyzwyczajenia. Natomiast są rzeczy, do których się człowiek nie jest w stanie przyzwyczaić. Są rzeczy, których człowiek, zanim nie nauczy się języka, nie jest świadomy. W związku z czym dla wielu osób, które przyjeżdżają tutaj, Islandia jest rajem, jest cudowna, ludzie są przyjaźni, otwarci, ekscentryczni. Tak, są, mają taką odrębność w sobie. Natomiast ona jest też
z jednej strony jest urocza, a z drugiej strony jest tym, z czym walczę. Co jest może odrobinę dziwne, ale w momencie, kiedy poczucie własnej tożsamości jako narodu przechodzi w ksenofobię, to już nie jest odrębność. W momencie, kiedy... No na pewno, no ksenofobia, tak, no, tak. Dokładnie. Więc tak. Taka cienka granica jest pomiędzy. Choć mam ale tak... rzeczywiście jest tak i to... z tym, że ja nie mam z tym problemu. Jest tak, że nigdy się nie jest do końca tak samo włączonym w życie społeczne, włączonym w bycie częścią grupy. Tutaj na Islandii jeśli jest imigrantem, jak osoba, która się tutaj urodziła. I nigdy się nie będzie. Natomiast i to nie jest to, czego ja się, że tak się tak wyrażam, domagam. Zawsze się gdzieś przybywa po fakcie, to jest się troszeczkę trudniej włączyć. I to jest uniwersalne. To jest bardzo zhomogenizowane społeczeństwo. Nadal. I bardzo powiązania rodzinne i takie z dzieciństwa są bardzo ważne. I na pewnym etapie życia, kiedy tutaj przebywasz i nie jesteś w stanie przez to się przebić. To mina nagle zrobiła się poważna, głos też, więc tak pozwolę sobie takim sucharem rzucić. Jak dobrze. Tak mówiłaś o tym, że ci Islandczycy, że dopóki nie zna się islandzkiego, to się wydają Islandczycy otwarci, ekscentryczni i przyjacielscy. No to tak samo jest w Polsce. Jak nie znasz polskiego, to też możesz uznać, że jesteśmy otwarci, przyjacielscy, ekscentryczni. No co chwilę ktoś cię pyta, czy masz jakiś problem. Tu koniec sucharu. Dziękuję, że tak szybko się zaśmiałaś. To doceniam. Ale tak pytam o tę odrębność, bo jest coś, co przygotowując się do naszej rozmowy, nawet kolega zwrócił mi uwagę, że przecież Islandczycy nie mają tych nazwisk. Też o tym tu mówiłaś, że jednak ta kwestia tego nazwiska jest czymś, co dla osoby z zewnątrz jest takie zaskakujące. Nie wiem, czy to później doprowadzi do kuriozalnych sytuacji, czy może problemy stwarza przyjezdnym. No bo wiesz, jednak my jesteśmy przyzwyczajeni, że jest to nazwisko jakoś. To, zresztą no, wielu z nas zwraca się do siebie po nazwisku. Wiesz co? Nie, to jest... Na samym początku, może ja teraz już muszę jakieś taka marki pamięci sięgnąć. Na początku to się może wydaje troszeczkę dziwne, natomiast wszyscy tutaj używamy są na ty ze sobą. To jest ta rzecz, która jest na początku dziwna. Że wszyscy zwracają się do siebie pierwszym imieniem. Nie ma pana, pani. Jest forma w islandzkim odpowiadająca polskiemu pan, pani. Natomiast jest bardzo rzadko używana w bardzo formalnych okolicznościach. Wszyscy są ze sobą na ty, wszyscy używają pierwszego imienia. I po pewnym czasie człowiek się do tego tak bardzo przyzwyczaja, że zaczyna mówić na ty do osób w Polsce, jak jest na wakacjach, co różnymi no. sytuacji takich na co dzień doprowadza. I jak się jest tutaj przez jakiś czas, to jak poznajesz nową osobę, również imigranta, to bez problemu przechodzisz od razu, jest oczywiste, że będzie do ciebie mówić na ty. To skraca dystans bardzo. Nazwiska, no i mają patronimy. I wiadomo, że czyli tak naprawdę troszeczkę jak z Władcy Pierścieni, czyli jest Jon syn Jona, o tak się nazywają. Jest Jonina córka Jona. I tak dalej. Czy ja wiesz, że teraz mnie nie obrażasz, bo mówisz tak z takim akcentem, że tylko wiesz. Nie, to chodzi o to, że dosłownie jak przetłumaczysz ich tak zwane patronimiczne nazwiska, to dokładnie one to znaczą. One mają znaczenie. Czyli ktoś ma na imię Jon i jego patronimiczne nazwisko to jest syn Jona, dlatego że jego ojciec ma na imię Jon. A córka tak, będzie, tak. On będzie Jonsson, a ona będzie Jonsdóttir. Tak, z czym tam jontryty, to różne takie dodatki. I w związku z czym jest to zawsze bardzo szalenie, nawet już mnie w tej chwili troszeczkę irytuje. Jak oglądam
mecze jakiejkolwiek dyscyplinie, mecze islandzkiej reprezentacji i są komentatorzy, nie islandzcy, tylko jacykolwiek inni tak naprawdę z jakiegokolwiek kraju i są, no wiadomo jak komentator używa nazwiska, czyli będzie mówił, że tam, nie wiem, Lewandowski strzela, bo coś. I tam potem mówi, że jakiś tam Jonsson strzela. I ja mówię, i to jest dla mnie bardzo, bardzo dziwne. Bo to nie jest żaden Jonsson, kto to jest Jonsson, to jest przecież Atli albo ktoś tam. W związku z tym, tak, bardzo szybko się do tego przyzwyczaja. To nie jest nic takiego szczególnie dziwnego. I dla Islandczyków to, że ktoś ma nazwisko, też nie jest jakoś szczególnie dziwne. To jest, no natomiast wiadomo, że to jest pierwszy podstawowy sposób do rozróżnienia, czy ktoś jest rodowitym Islandczykiem, czy nie. Na Islandii jest kilka nazwisk, które są islandzkie, oryginalnie albo norweskie, albo duńskie, natomiast osoby o tym nazwisku tak dawno już przybyły do Islandii, mówimy o setkach lat nawet, że jest to już islandzkie nazwisko, ale może dosłownie jest może 5. I one są tak jakby islandzkie. Natomiast jak ktoś się jakoś tam inaczej nazywa, no to wiadomo, jest to pierwsze podstawowe kryterium, po którym można rozróżnić, że ktoś jest obcokrajowcem. I wielu obcokrajowców nawet teraz, chociaż nie jest to już obowiązkowe przy uzyskaniu obywatelstwa, nadal zmienia nazwiska na islandzkie. O, no to tego nie słyszałem, bo tak właśnie bardziej słyszałem, że raczej się unika tych nazwisk. Ale tak mówiąc teraz o setkach lat, o historii, powiedz mi, przyjąłeś jakieś lokalne zwyczaje? Można, nie wiem, wejść do ciebie do domu bez pytania i zagotować sobie wodę na herbatę, bo gdzieś słyszałem, że taki zwyczaj tam u was jest. Pierwsze słyszę. Czyli Nie, jednak nie miejska wydaje mi się. legenda. Nie, 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 nie muszę zabrać kogoś do domu, tylko to chodzi może na herbatę. No i zepsułeś zabawę. Tak mi się podobała ta ciekawostka, że mówię, kurczaki to Nie, jest... może się komuś tak przytrafiło, ale wiesz, są różne rzeczy się tutaj zdarzają. Natomiast nie, nie, nie jest zazwyczaj tak, że można sobie komuś wejść do domu, będzie się co najmniej dziwnym spojrzeniem obrzucony. Jeśli nie, dziwnym spojrzeniem w trakcie dzwonienia na policję. No nie, no nie przesadzajmy. Nie jest też tak. Natomiast też faktem jest, że jest to otwarte społeczeństwo. Jest to w jakiś sposób, to się bardziej otwiera, ma więcej zaufania. To bardzo bezpieczny kraj nadal. Chociaż Islandczycy zaczęli ostatnio narzekać, że jakaś fala przestępczości, czy coś tam, tak już, znaczy ja mówię ostatnio w sumie, od 20 lat. Jak narzekają. To tak naprawdę, wiesz, jak się człowiek tam przyjechał po drodze ze Śląska na początku lat 2000 przez centrum Londynu tutaj, to takie ich narzekania się wydają odrobinę, wiesz, ja tam się pośmiechujki sobie z tego robię za przeproszeniem. Nadal. Skala nie jest porównywalna do niczego. Nadal jest to super bezpieczne. Skala skalą, ale podoba mi się to, że tak mam wrażenie, przesiąknęłaś już trochę tym islandzkim duchem, że skoro oni mają sagi, potrafią to kilkaset lat wstecz czytać, to te 20 lat to jest faktycznie ostatnie. Bardzo mi się spodobało, więc tak. Ale skoro byliśmy przy herbacie, przejdźmy do jedzenia. Czy ty byłaś już wegetarianką w Polsce, czy może dopiero to kuchnia islandzka wpłynęła na twoją decyzję? Bo, no nie oszukujmy się, jest dość specyficzna. Powiem w ten sposób. Gdybym nie była wegetarianką, przyjeżdżając tutaj, to z całą pewnością zostałabym. Okej. Okay. Tak, byłam wegetarianką, jak przyjechałam na Islandię, jeszcze w Polsce byłam wegetarianką. Teraz już jestem weganką. I więc siłą rzeczy, wielu rzeczy tutejszych nie spróbowałam. Nie powiem, żebym żałowała. Jak to, no, Kuchnia płetwa, islandzka. foki, kwaszona, no przecież na pewno. No, nie, to jest akurat te kwaszone rzeczy, to jest bardzo, bardzo taki, powiedziałam, świąteczne jedzenie. Tego się nie je codziennie, to tam turyści mogą sobie kupić te rzeczy przez cały rok w takich restauracjach czy sklepach specjalnych dla nich. Natomiast zwyczajowo, ze względu na to, w jakim klimacie się żyje i jak wyglądało przechowywanie żywności w dawniejszych czasach, to te kwaszone rzeczy to jest coś, co się tradycyjnie je pod koniec lutego, o drugiej połowy lutego.
I rzeczywiście to tam płetwa foki to jest mniej popularne, natomiast różne rodzaje kwaszonej ryby mięsa oraz solonego mięsa i kwaszonych ryb. Tak, to tutaj jest dosyć popularne. Suszona ryba również, ja nigdy tego nie próbowałam. Natomiast aromaty, które towarzyszą wszystkim tym rzeczom, które wymieniłam, są bardzo intensywne, że się tak wyraża. No i generalnie kuchnia tutaj jest, ta tradycyjnie islandzka kuchnia jest oparta przede wszystkim na mięsie i rybach. Na baraninie. Baranina, ryby, no wszystko brzmi jeszcze okej. A powiedz mi, czy może Prince Polo smakuje lepiej w Islandii? Tak. Prince Polo smakuje lepiej w Islandii. Przede wszystkim dlatego, że no ja już od kilku lat Prince Polo nie jadłem, natomiast owszem, zdarzało mi się. Jest to taka ciekawostka historyczna, bo oni dostawali do Prince Polo ze śledzia, barterem. W czasach głębokiego komunizmu polskiego. Dawnych czasach. Więc Polska w tym czasie dostawała śledzia islandzkiego, a Islandczycy dostawali Prince Polo. I tak tak już co najmniej dwa pokolenia Islandczyków wyrosły na tym, że nawet nie wiedziały, że to jest polskie, tylko Prince Polo i Coca-Cola to było takie przekąska Tak, to nawet w tutejsza. 1999 roku Ragnar Grimson, prezydent, dobrze mówię, on wtedy był, powiedział Olaf finał. Ragnar Grimsson, tak. Olaf, tak, dobrze, to on przyznał, że całe pokolenia właśnie Islandczyków wychowały się na tych dwóch rzeczach, czyli Prince Polo i Coli, ale ja, jak pamiętam statystykę, to w latach 70. chyba kilogram na osobę, to mówię, kurczaczki, to już jest wynik, no No poważny, tak, dlatego ale wiesz pytałem, czy co, tam smakuje to jakoś inaczej. powiem ci tak, jakbyś spróbował islandzkich słodyczy, które tutaj są produkowane, to byś zrozumiał. Okej. Wiesz? Okay. Rozumiem, rozumiem. Czyli, że nie dziwi później, że Magnus Olafsson śpiewał to Prince Polo. To była taka piosenka, aż powiem ci. No nie, wiesz, tutaj zespół muzyczny był, który się nazywał Prince Polo, do tego Tak, stopnia. no, tylko on mnie urzekł akurat. Zespołem mnie ta Tak. piosenka urzekła, bo szukałem, nie było nigdzie tekstu, ale tak piąte w 60. potrafiłem wydedukować, że to chodzi, że to on jest taki słodki jak Prince Polo, co zresztą jest świetnym pomysłem, wiesz, na hasło wyborcze, wiesz, złota kobieta o czerwonym sercu, no jak opakowanie Prince Polo. To tak jakoś, słuchając tego mężczyzny, widziałem, jak opierasz kampanię o ten baton. Ale jesteśmy w tej Coli, to powiedz mi, skoro już z herbatą nie trafiliśmy, to czy prawdą jest, że tam się pije tyle coli, że nawet w kinach robi się czasami przerwę na mikcję, żeby drużynowo wyjść? No, że nie czasami, tylko zawsze. Czy to jednak W kinie prawda? islandzkim jest zawsze przerwa, oczywiście w połowie filmu. Tu leci film, a w pewnym momencie nagle przestaje lecieć film, zapalają się światła i wszyscy wychodzą, żeby sobie dobrać popcornu i coli. Tak, cola jest szalenie popularna, to jest prawda. Ale widzisz, to jest piękne, Jest. bo ta informacja o herbacie to gdzieś z odmętu internetu, a o tej coli i przerwie w kinie jest z pięknie zatytułowanej książki Przewodnik ksenofoba. I widzisz, i przewodnik ksenofoba, jak jest wydrukowany, to jest prawda, ksenofob musi być dobrze wykształcony, więc bardzo mnie. No dobrze, ale jesteśmy tak de facto w audycji około-parentingowej, mimo że zadałem na troszkę inne tematy, ale wiem, że widziałaś kiedyś dziecko, bo jak już padło. Masz około 3 sztuki w domu, plus minus, bo nie wiem, czy tam pewnie kogoś jeszcze zapraszacie. To w jakim języku porozumiewasz się z dziećmi? Moimi czy cudzymi? Nie, no podejrzewam, że z losowo spotkanymi na ulicy może być wygodniej po islandzku. Z naszymi dziećmi rozmawiamy po polsku. Nasze dzieci są zupełnie cudzojęzyczne. Jak w ogóle właśnie Więc wygląda ta nauka dla nich? Czy szybciutko chłonęły ten język? Wiesz, tak? Takie pytanie no po tak, prostu. dzieciaki mają taką, wiesz, gąbka chłoną języki. Tak naprawdę do 12 roku życia nasz mózg jest bardzo otwarty i uczy się organicznie. W związku z czym sama ekspozycja na język. Wiadomo, że dzieci, które są dwujęzyczne, na przykład troszeczkę później zaczynają mówić, natomiast jak zaczynają mówić, to mówią w obu językach. Więc to nie był problem. I problemem jest to, że wiadomo, że w momencie, kiedy przez 1/3 dnia są otoczone innym językiem niż islandzki, to nie, na przykład ich słownictwo jest odrobinę uboższe. Trzeba to włożyć odrobinę więcej pracy, zależy na jakim języku człowiek chce się skupić.
Natomiast jeszcze się włożę w to odrobinę wysiłku, jeśli się wie, co się robi. Ja mam nadzieję, że my wiedzieliśmy, co robimy. Przynajmniej do tej pory się wygląda na to, że wiedzieliśmy. Więc moje dzieciaki nie mają żadnych problemów w szkole. Bardzo dobrze sobie radzą w szkole islandzkiej. Są języczne. Wydaje mi się, że islandzki jest mocniejszy. Aczkolwiek oboje mówią, no te trzecie małe ma 2,5 roku, to tam sobie mówi, co mówi. Ale ta dwójka starsza, która jest w szkole podstawowej, to bardzo dobrze sobie radzą. No nie dziwię się, że nie wracasz do Polski, skoro w naszą narodową dumę uderzyłaś, że islandzki jest trudniejszy od polskiego, a wszyscy wiemy, że polski jest najtrudniejszy na świecie. Nie wiem, czy islandzki jest trudniejszy od polskiego, bo ciężko jest mi to powiedzieć, bo jestem urodzoną Polką i dla mnie polski nie jest aż taki trudny. Dobrze, wybroniłaś się. Okej, okay. A powiedz mi tak już na poważnie, czy są takie widoczne różnice w wychowaniu dzieci w Islandii i w Polsce? Tak wiesz, na pierwszy rzut oka. Ogromne. Ogromne. To jest główny powód, dla którego tutaj mieszkamy. Dzieciaki. Dobrze, wymień trzy, bo chciałaś skończyć. Wymień trzy. Pierwsza jest taka, że z dziećmi tutaj rozmawia się jak z równymi. Szanuje się ich opinie, pyta się je pytanie od najmłodszych lat. Jak dziecko mówi, że czegoś nie chce, to i nie mówię to o jakimś tak zwanym, jak to Polacy mówią, bezstresowym wychowaniu, granice są. Natomiast nie ma tu czegoś takiego, że ryby i dzieci głosu nie mają. Dużo więcej szacunku jest dla dziecka jako dla odrębnej jednostki ludzkiej. Mi się zawsze troszeczkę trudno odnieść do Polski, bo ja wyjechałam z Polski, zanim moje dzieci się urodziły. W związku z tym nie wiem, czy się wiele zmieniło pod tym względem od czasu, jak wyjechałam. Jak czasami bywam w Polsce i wejdę sobie do tak do Biedronki i posłucham czasami, jak rodzic się odnosi do dziecka w sklepie, nie rusz tego, nie dotyka, chodź tu i różne tam przerywniki kwieciste. To tak mi się wydaje, że niewiele się nadal zmieniło. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że moje dzieci jak wracają ze szkoły o godzinie 13 i przychodzą i dzwonią do mnie, ja jestem w pracy, to są te dzieci, które mają klucz na szyi. Dzwonią, mówią, mama, wychodzę z koleżanką. Dobra. Ja nie wiem, gdzie ona jest, nie wiem, co ona robi, czy on. Do czasu kolacji. Wracam z pracy, kolacja jest gotowa, dzwonię, dobra, wracaj do domu. Trochę jak w moim dzieciństwie, tylko że można do niej zadzwonić. Chodzi mi o to, że jest bezpieczny. Chodzi mi o to, że ja się nie muszę przejmować tym, czy mi ktoś dziecko zgarnie, czy coś się stanie. Chodzi mi o to, że kierowcy zatrzymują się, bo tak są wychowani, taka jest kultura. Ja się nie boję, że mi ktoś rozjedzie dziecko na pasach, bo kierowca się samochodem zatrzyma 50 metrów przed, jak tylko widzi dziecko gdziekolwiek w pobliżu pasów, dziecko dorosłego, czy nawet psa. Jest bezpieczny. Najzwyczajniej w świecie. Ja się nie martwię o bezpieczeństwo. Jedyne, co o czym się mogę martwić, to, że któryś z moich dzieci coś głupiego strzeli do głowy. O, tak jak to już tym dzieciom może i coś głupiego zrobi samo. Natomiast nie mam w sobie tej obawy, że ja nie muszę moim dzieciom organizować czasu z ich kolegami, koleżankami, odwozić, zawozić i tak dalej. Mogą się po prostu same przetransportować autobusem czy gdziekolwiek. To jest druga różnica. Trzecia różnica jest taka, że system edukacji jest chyba odrobinę inny niż w Polsce. Ja wiem, że wielu Polaków, którzy tutaj mieszkają, narzekają na to, że poziom jest troszeczkę niższy, ale jednak tutejsza szkoła traktuje dzieci dużo bardziej indywidualnie. To znaczy trochę bardziej się podchodzi indywidualnie do potrzeb dziecka. Trochę więcej przykłada się uwagi do tego, co jest dziecka mocną stroną, niż krytykowaniem tego, co jest jego słabszą stroną. Trochę więcej luzu się dziecku daje, jeśli czymś sobie gorzej radzi. Nie ma systemu ocen. Oceny są wyłącznie opisowe i też nie szczególnie. Dużo wsparcia jest. Bardzo stara się skupiać przede wszystkim na
mocnych stronach, pozytywach. Dziecko się podbudowuje w kierunku tego, co jest jego mocną stroną, pasją, raczej niż krytykuje w związku z tym, czy sobie gorzej radzi. Czyli poszanowanie, bezpieczeństwo, edukacja, co brzmi jak dobry program polityczny. Ja postanowiłem Cię o program nie pytać, bo chciałbym oddać głos wyborcom. Zanim zadam moje ostatnie pytanie, tutaj mam garść kilka drobnych pytanek. Pierwsze dwa od mieszkanki Islandii. Jaki chciałabyś mieć wpływ na społeczeństwo i, celowo tego nie zadawałem, jakie ma kompetencje prezydent Islandii? To Polka mieszkająca na Islandii, tak podkreślę, że. Dobrze. Może zacznę od tych kompetencji. Kompetencje prezydenta Islandii są troszeczkę mniejsze niż prezydenta Polski, natomiast jest częścią władzy wykonawczej. Jedną z jego kompetencji jest wiadomo, reprezentacja kraju poza granicami. To znaczy, że głowa państwa reprezentuje Islandię na wszelkiego rodzaju spotkaniach z głowami innych krajów i tutaj nie ma wielkiej różnicy. Przyjmuje wizyty głów innych państw, otwiera posiedzenia, pierwsze posiedzenia Sejmu po wyborach parlamentu. Wiadomo, ambasadorów nominuje. Takie no, w miarę uniwersalne rzeczy. Natomiast wewnętrznie, i to jest to, na to, co jest dla mnie najważniejsze, prezydent Islandii ma prawo, no nie weta, to się nie nazywa weta, tylko ma prawo nie do odrzucenia ustaw i uchwał parlamentarnych, to znaczy może odmówić podpisania i w momencie, jeśli to zrobi, może rozpisać referendum narodowe. I referendum, jeśli coś, a to fajne. Jeśli uważa, że zmiany w prawie, ewentualnie jakaś ustawa bądź uchwała parlamentarna będzie działała na niekorzyść społeczeństwa. A jaka była pierwsza pytanie? Jaki chciałaby mieć wpływ na społeczeństwo? Na społeczeństwo najbardziej chciałbym mieć taki wpływ troszeczkę obalający mury. Odczarowujący imigrantów i tematykę imigrantów, tematykę tejże ksenofobii, która jest tematykę integracji, bo w tej chwili rzeczywistość islandzka jest taka, że żyją na Islandii dwa społeczeństwa, społeczeństwo w społeczeństwie. To jest islandzkie społeczeństwo i wewnątrz tego jest imigracja. Że troszeczkę jesteśmy osobno. Chciałabym nas trochę i w tych dobrych rzeczach, które się przytrafiają, i w tych, które są troszeczkę trudniejsze, chciałabym, żebyśmy się bardziej zintegrowali z Islandczykami, nie w taki sposób, że nie mówimy o asymilacji. Islandczycy bardzo często mylą integrację z asymilacją. Natomiast my się nie chcemy asymilować do islandzkiego społeczeństwa, my byśmy chcieli jednak mimo wszystko zachować swoją tożsamość jako jednostki, a są to bardzo różne tożsamości, bardzo wielu krajów tutaj ludzie przyjechali i wzajemnego poszanowania. Więc tak, chciałabym, ja jestem imigrantką, ja jestem Polką, ja nie jestem Islandką i nigdy nie będę Islandką, nie mam aspiracji, żeby być Islandką. Natomiast jestem też obywatelką tego kraju, jestem częścią tego społeczeństwa i chciałabym właśnie tym być, jakimś takim łącznikiem. Dobrze. Bardzo ładna odpowiedź. Teraz trzy szybkie pytania od Szymona. No, jeszcze nie wiesz od kogo, okej. Okay. Czy jako osoba o silnie lewicowych poglądach myślisz, że uzyskasz poparcie mieszkających w Islandii Polaków? Nie, myślę, że nie. To znaczy, to też jest, to jest troszeczkę z Polakami, to jest troszeczkę skomplikowane, bo to chyba nie muszę ci tłumaczyć, jaki nasz naród jest. Mamy takie swoje różne tam sporty narodowe i one wcale, to, że człowiek cię przeprowadza na Islandię, nie zabiera naszej polskości.
Więc jesteśmy bardzo podzieleni tutaj, na Islandii. Jest spora część mniejszości polskiej, która ma lewicowe poglądy i nawet w ostatnich wyborach parlamentarnych polskich się to przejawiło, bo lewica uzyskała największą procentową ilość głosów wśród mniejszości głosującej tutaj na Islandii. Natomiast przez dobrych kilka lat wcześniej Konfederacja była uzyskiwała największą ilość głosów. To ci może trochę powiedzieć na temat tego podziału. Środek jest odrobinę neutralny. Bardzo wielu Polaków, którzy tutaj mieszkają, nie angażuje się politycznie w żaden sposób, ani w Polsce, ani na Islandii. Mają swoje życie i to jest zupełnie okej. Okay. Ja nie spodziewam się, żeby, dlatego że jestem Polką, żeby Polacy mnie popierali. Bo tak jak powiedziałam, to się do wszystkiego, to jest do niczego. Ja nie jestem kandydatką wszystkich Polaków. Ja nie wyraźnie reprezentuję Polaków. W tym ja reprezentuję przyszłość. Ja reprezentuję zmiany. Ja reprezentuję imigrantów jako takich, nie tylko Polaków. Natomiast tak, mniejszość polska jest podzielona zarówno poglądowo, jak i politycznie. Jest tutaj wielu takich, ja to na to mówię, jurnych byczków konfederackich na Islandii, którzy no, mają te swoje poglądy takiego takiego singla, któremu się jeszcze w życiu nic nie przytrafiło, więc czemu jego ciężko zarobionych pieniędzy też miałoby w podatkach pójść na jakieś tam składki zdrowotne, cokolwiek, nie każdy sobie zadba o siebie. Siedzę mądra wiekiem i doświadczeniem, więc myślę, że ponosiłbym prawie kilka. Poczekajmy. No dobra, czyli nie. Absolutnie żadne tam konfederackie umysły bądź ich brak nie będą na mnie głosować, nawet jakby mogli. Dobrze, reprezentujesz zmianę. Pytanie numer dwa. Polska społeczność jest stosunkowo mało widoczna i zorganizowana. Czy jako kandydatka widzisz potrzebę zmiany? Jeśli tak, to jakie działania mogłyby na to wpłynąć? Nie widzę potrzeby zmiany tego. To jest nasza cecha narodowa. My Dobrze. Się nie organizujemy, my się nie jednoczymy. I tylko w sytuacjach kryzysu się jednoczymy. I to jest część naszej tożsamości społecznej. Jeśli ludzie będą chcieli, żebym coś zrobiła, ja bardzo chętnie zrobię. Natomiast moje doświadczenie tutaj, zaczynając od pracy w bibliotece i próby organizacji, próby zostania KOWcem przez jakiś czas, pokazują to, co no, doświadczenie wielu lat i obserwacja moja jest taka, nie, my się nie organizujemy w porównaniu z innymi mniejszościami. Jesteśmy mało zorganizowani. Chyba, że coś jest, na czym nam zależy. Szkoła Polska w Islandii się bardzo dobrze zorganizowała. Dziewczyny i chłopaki się dobrze tym zajęli. Jest to teraz już zupełnie prężna organizacja. Jest kilka takich projektów polskich, które się dobrze zorganizowały. Projekt Polska na przykład, który nadal funkcjonuje i od wielu lat funkcjonuje. Więc są takie grupy i są, powiedzmy, przedsięwzięcia, które działają dobrze. Natomiast wymaganie, żeby jakoś jako całość, żebyśmy się wszyscy zebrali, wiesz, no te 20 ileś tysięcy ludzi, to jest nierealne. Ludzie mają swoje życia, ludzie mają swoje poglądy, ludzie mają swoje potrzeby i priorytety. I ja absolutnie nie aspiruję do tego, żeby nie wiem, jakieś spotkania co niedzielne z całą mniejszością organizować. No, jeżeli będzie chciała, to wtedy proszę bardzo. Ja się chętnie spotkam, bo ja jestem bardzo, bardzo, bardzo lubię spotykać się z ludźmi, bardzo lubię słuchać ludzi i bardzo chętnie będę stać na czele wszelkiego rodzaju rewolucji i zmian, jeśli tylko będzie taka potrzeba. Natomiast nie czuję, żeby miało być tak, że będę nawoływać. Tak jak powiedziałam, ja nie będę tak naprawdę, jeśli miałabym zostać prezydentem Islandii, to byłabym prezydentem Islandii, a nie prezydentem Polaków na Islandii. Mówisz o rewolucji. Trzecie pytanie jest rewolucyjne. Czy jako prezydentka Islandii zakażesz języka islandzkiego? Nie. Stąd ten czyli, pomysł. Nie zakażę języka islandzkiego, natomiast
Uspokajamy Islandczyków. Nie, właśnie, bo troszeczkę mnie zastrzeliłeś tym pytaniem, to bardzo z lewej flanki przyszło. Nie, nie przyszło mi do głowy, że zagrożenie języka islandzkiego nigdy. To pytanie dotarło do mnie z Islandii, ja tylko przekazuję. Teraz już pytania, trzy jeszcze od osoby z Polski. Pierwsze, bardzo proste. Czy widziałaś kiedyś trolla? Nie, ale widziałam elfa. Czyli tego elfa widziałaś. One dalej mieszkają w kamieniach, nic się nie zmieniło. Ten, co sobie szedł środkiem pola lawy, to nie wiem, czy szedł do domu, czy do domu. A to Ancymon. Dobrze. Tutaj bardzo poważne pytanie. Czy jeśli wygrasz, to możemy liczyć na aneksję Polski do Islandii? Czy są rzeczy, których Islandczykom nie robimy? To już moja podpowiedź. Nie, chyba nie ma szans na aneksję Polski do Islandii, bo nie wydaje mi się, żeby to sobie miał ten kraj poradzić z Polską trochę. Może kiedyś. Dobrze, i ostatnie pytanie od tej osoby. Jak wiadomo, każda mama jest prezydentem we własnym domu, więc rozumiem, że ma już pani spore doświadczenie. Czy rozmawia pani z dziećmi o tym, jakby się czuły jako dzieci pani prezydent? Tak. I nie jest to łatwa rozmowa. Znaczy wiadomo, że ja tak też nie wychodzę przed orkiestrę, więc w jakieś szczegóły się nie wdajemy. Natomiast pierwsza rzecz, którą moje dzieci spytały, to czy będą musiały się przeprowadzić ze swojego domu do domu prezydenta. I niekoniecznie są, niekoniecznie są chętne. Więc tak, bo jest to ten temat poruszany, czy będą jakieś zmiany w życiu, czy nie. Natomiast ja tak odpowiadasz, to daleko nie sięgam, żeby się w szczegóły wdawać na temat tego, jak będzie wyglądało nasze życie. Po Dobrze. mojej wygranej. Dobrze. No to już pytania od panów i mieszkańców Islandii były, to teraz powiedz tak na koniec, jaką Islandię, a może jaką też Polskę chcesz zostawić przyszłym pokoleniom? No bo jeśli zostaniesz prezydentem Islandii, to i na nas będziesz miała wpływ. Wolną od nienawiści. To Bardzo jest dziękuję. Jedyne, czego tak naprawdę chcę. To jest mój główny cel. Chciałabym zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby ta nienawiść, która mimo wszystko nadal jest między ludźmi, odrobinę się przynajmniej zmniejszyła. Bardzo Ci dziękuję. Nim zakończymy rozmowę, zachęcam oczywiście wszystkich do subskrybowania podcastu na kanałach, na których słuchacie i przypominam, że Polka, która dzisiaj ze mną rozmawiała, czyli Agnieszka Sokołowska, startuje w wyborach na urząd prezydenta Islandii, kraju, po powrocie z którego Led Zeppelin napisali Immigration Song, więc jest to kraj dobry teoretycznie dla imigrantów, a jeśli Agnieszka wygra, będzie jeszcze lepszy. Dziękuję Ci, że znalazłaś czas, no i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo za poświęcony mi czas również.